Piotr Dudek, Dudek TV, witam bardzo serdecznie. Dzisiaj o godzinie 20 w Sopocie zaczynamy do trzech zwycięstw. Finał Orlen Basket Ligi. Jutro mecz o trzecie miejsce pomiędzy Śląskiem Wrocław i Spójnią Stargard. Moje typy, jeśli chodzi o tę drugą parę, tam zagramy dwa mecze i będzie się liczył bilans tych właśnie dwóch spotkań. Podejrzewam, że będzie 1-1, jeśli chodzi o wygrane, ale małe punkty będą na korzyść jednak, sądzę, że Spójni. Dlaczego Spójni? Jeśli chodzi o kadrę, Śląsk jest mocniejszy, szerszą ma ławkę, natomiast Spójnia jako absolutny underdog wydaje mi się, że będzie miała więcej chęci w walce o, w tym finale, można powiedzieć, pocieszenia, tak? Mecz o trzecie miejsce. Śląsk jednak słabo wypadł. Oczywiście Spójnia też z Kingiem słabiutko, natomiast niewiele osób liczyło, że przejdzie Kinga. Natomiast Śląsk mimo sporych chęci, apetytów, no traf pokazał miejsce w szeregu i tu chyba mi się wydaje, że z tego balonika powietrze zeszło i podejrzewam, że jednak minimalnie jednak to Spójnia będzie lepsza i będzie się bardziej chciało i zdobędzie ten brązowy medal. Oczywiście, tak, pamiętam. Miodrak Rajkowicz przedłużył kontrakt. On się automatycznie przedłużył po awansie do półfinału o 2 lata. Oczywiście z jakimiś tam zastrzeżeniami. Także jemu też będzie zależało, żeby ten sezon dobrze skończyć, ale mimo wszystko minimalnie, mikroskopijnie stawiam na Spójnię. Jeśli chodzi o finał, dzisiaj zaczyna się, tak jak powiedziałem, w Sopocie. Tref Sopot kontra King Szczecin. Tref po rundzie zasadniczej drugie miejsce. King, czwarty King, obrońca tytułu, prawda? Stawiam 4-2 dla Kinga. Wydaje mi się, że mimo wszystko ten zespół lepiej reaguje na zmiany, które zachodzą w meczu. Mniej się trzyma tych schematów, które są widoczne u Żana Tabaka, trenera właśnie Sopocian. Też przypomnijmy, że licząc rundę zasadniczą i playoff, no King ma szokujący bilans wyjazdowy. 15 zwycięstw i tylko 3 porażki. Także ta przewaga parkietu Trefla nie będzie wiele znaczyła w tej serii. I kto wie nawet, czy nie będą wygrane dwa Kinga w Sopocie, a później dwa Trefla w Szczecinie, no bo King u siebie gra mocno przeciętnie. No i później podejrzewam, że zakończy 4-2 dla Szczecina. Tak mówię, no skład obu drużyn są naprawdę mocne, pełne, po 10-11 zawodników do gry. Mocna rotacja, fizyczne zespoły, drugi atak Ligi King, druga obrona Ligi Tref, także też będzie pojedynek defensywy z ofensywą, z atakiem. Smaczek, nawet dwa, takie kluczowe. Zobaczymy, jak poradzą sobie naprzeciwko siebie rozgrywający, którzy walczą o miejsce w kadrze, czyli Jakub Szenki i Andrzej Mazurczak. Andrzej Mazurczak, kolejny znakomity sezon. Jakub Szenk, świetnie wypadł w playoff. Bardzo fantastyczne. Miał też mecze. Mocny jest, pewny siebie. A pamiętajmy, że 2 lata temu, jak Miłoszewski zaczął przebudowę Kinga, czy budowę od nowa, to podziękował Szynkowi. Nie wziął dla niego miejsca i postawił na Mazurczaka. Także Szynk też ma coś do dowiedzenia. A przed laty pamiętajmy, że Jean Tabak był pierwszym trenerem za Stalu, a jednym z jego asystentów był Arkadiusz Miłoszewski. Tabak to prawda namawiał go, żeby został tym pierwszym trenerem, że musi być na to gotowy, nie żeby być wiecznie asystentem. Popularny, miły, po iluś tam latach wreszcie dostał tę szansę i się zdecydował na samodzielną pracę. Chociaż co ciekawe, po odejściu Tabaka, to jednak Chorwat anonsował, namaścił na pierwszego trenera nie Miłoszewskiego, a Olivera Widina. Taka ciekawostka. Także na pewno się będzie dużo działo. Liczymy na sporo kibiców w obu halach. Pięknych, ogromnych, wielkich
halach. Stawiam mimo wszystko 4-2 dla Kinga. Także w mojej opinii będzie taka zakończenie sezonu pierwszej czwórki. Pierwsze King Szczecin, drugie Tref Sopot, trzecie Spójnia Stargard i czwarte Śląsk Wrocław. Serdecznie pozdrawiam i powtarzam raz jeszcze dzisiaj, godzina 20, zaczynamy wielki finał Orlen Basket Ligi do czterech wygranych. Tref kontra King. Serdecznie pozdrawiam.